Też Rostomili, zgodnie z tym, co żech zapowiedział, razem ze mną i Szeterowski jest lider szlagier top dziesiątki. Adam Janusz, artystycznie Adi, to już teraz mogę cię przywitać. Witam gorąco, witam serdecznie. Witam cię serdecznie, Seba, witam telewidzów. Słuchaj, na początek to powinieneś zacząć nawet nie od przywitania, ale od razu od gratulacji. Ojej. A to gratulacje przede wszystkim z kulitego szlagieru i to takiego szlagieru, jakim jest Melodia. No to bardzo mi miło, naprawdę Jerzech, pod wrażeniem i bardzo miłe zaskoczenie. Nie przypuszczam, że tak się to spodoba, że ten utwór się spodoba w ogóle telewidzom i słuchaczom i tak dalej, internautom i w ogóle wszystkim innym. A tobie się podobało? No mnie się bardzo podobał. Słuchaj, ten szlagier, tak my zauważyli z producentem, że to jest taki swoisty trochę spod reklamowy, bo tam padają takie słowa, niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzą szczęścia drzwi. I my to się to tak przetłumaczyli, że to chodzi o ten nasz taki szlagierowy tutaj plac i że tu chodzi tak, że Adi będzie popularny, a tego będą wszędzie grać, wszędzie zapraszać i wszędzie drzwi otwierać. Ja wszędzie drzwi otwierać, wszystkie media będą do Adiego i się wszystko będzie zgadzało. Zgadza się już wszystko, czy jeszcze nie? Dużo jeszcze się nie zgadza. No ale tak jest w tekście, a to już do autorki tekstów proszę się zwrócić, czemu tak akurat jest, a nie inaczej. Ale w każdym razie, no mi się wydawało, że jest to okej, albo... Chciałbyś, żeby się to zaczął tak zgadzać, żeby te drzwi się otwierały. No oczywiście, no, każdy, zresztą tak jak każdy artysta chce, żeby się przed nim drzwi otwierały do medii, do wszystkiego, nie? Mi się wydaje, że każdy tego chce. To słuchajcie, Rostomili, my za chwilę otworzymy te nasze wywiadu drzwi trochę szerzej i jeszcze trochę poklechamy z Adim. Wstaje dzień, jego dźwięki budzą mnie. Śpiew poranka mi, tak jak budzik brzmi, przez sen wkrada się. No to klachomy dali Adi Melodia, bo o tym szlagierze i od tego szlagieru zaczynaliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Powiedz mi, czy ten szlagier będzie na tej nowej płycie? No przecież, a jakby było inaczej? Musi być. Musi być. Musi być. No to już wiemy, że na nowej płycie znajdzie się ten szlagier, no to teraz trudniejsze pytanie, nie? Kiedy ta płyta? wiem, że ostatnio się Odia pytał i padło odpowiedź, nie wiem. Teraz? Nie wiem. ale te akie małe, już mniejsze nie wiem, bo płyta jest oddana do produkcji, także jest już zamknięte wszystko na ostatni. A, czyli materiał jest, materiał okładka jest, już jest, okładka wszystko jest oddane do produkcji, a kiedy to wysztancują, nie wiem. Mhm. Czyli ale liczymy gdzieś około 2 tygodnie, 3 tygodnie trzeba czekać. Czyli czekasz na wytłoczenie już i wtedy będzie można powiedzieć i zaś cię zaprosić i będziesz miał w rynku już okładka, płyta, powiesz, to jest moja nowa płyta. No właśnie. Bardzo chętnie. To skoro będziesz godał, że to jest moja nowa płyta, to teraz już możemy wstępnie powiedzieć, co jeszcze się na niej znajdzie. 17 utworów i totalny miszunk. Miszunk, czyli? Totalny miszunk. No to znaczy się do każdego coś miłego. Uh-huh. Będą utwory szybkie, powolne, gdzieś tam zarys mały, disco polo. Po prostu, no, ja uważam, że to będzie totalny miszunk, nie w jednym kierunku, jakimś tam tematycznym czy rytmicznym. Wydawca, który przesłuchiwał ta płyta, powiedział, no naprawdę, totalny miszunk. Adi, aleś namieszał w tym gorku teraz. Także, no... Ale to był taki zamierzony cel, żeby wziąć i tak zamieszać, czy po prostu w procesie takim twórczym tak wyszło, że tu się coś wolniejszego napisało, tu coś szybszego, a jeszcze to ci się spodobało? Wiesz co, to... Naprawdę tak spontanicznie, to znaczy się na pewno, że pisząc muzyka, tworząc to, jak się zagrało coś wolniejszego, wpadło coś w ucho wolniejszego, to się tworzyło wtedy wolniejsze. Jeżeli coś szybszego, to szybkie, ale w sumie, że nie chciał, że utrzymać w jakimś tam jednym takim tylko stylu, chciał, że właśnie zrobić taki naprawdę totalny mission, żeby każdy coś sobie po prostu wybrał dla siebie. Nie? A powiedz mi, bo to jest też takie pytanie, które często się przy wydaniu płyty zadaję. Nie boisz się, nie obawiasz się, albo może, że jest w drugą stronę pewny tego, że ktoś, kto weźmie ta płyta, kupi, nie oglądając okładki, wsadzi ją do
odtwarzacza powie, a to jest Adi, ja go znowu, ja go pamiętam. Będzie umiał ta twórczość rozpoznać względem tego, co żeś wcześniej już stworzył? Na pewno. Na pewno Adi został i nie zmienił się aż tak, chociaż do tych poprzednich trzech płyt, ja, bo to czwarta płyta, jest na pewno duża zmiana, bo są, na pewno znajdą się utwory, które nie były na pewno na trzeciej płycie, jeżeli chodzi o styl, o instrumenty, o aranżacja i tak dalej. Także na pewno jest zmiana, ale Adi został tym samym, czyli no, wiadomo, nie jest to tak przewrócone, że na przykład teraz Adi Jazz, ja, płyta jazzowo, Adi Jazz wydał, nie? Także jest to utrzymane w szlagrowym temacie, w takim po prostu fajnym, lekkim i przyjemnym, można powiedzieć. Jazz. To też jazz. Wiesz, całkiem przyjemny rodzaj muzyki. Niezły jazz zapowiada Adi na swojej nowej płycie. 2-3 tygodnie cierpliwości, będziecie mogli ten krążek mieć u siebie. My na pewno jeszcze nie raz o nim poklachamy, ale to nie wszystko, co na dzisiaj my przygotowali. Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć te najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Wiemy, co już też znajdzie się na kolejnej twojej nowej płycie, Adi, ale do tej melodii, do tego szlagieru chciałbym wrócić, bo to takie trochę nowoczesne jednak brzmienie, takie troszkę nowoczesne nutki, jakby na to nie wejrzeć. Powiedz mi, czy to jest tak, że tyś szukał tej melodii, czy ta melodia znalazła ciebie? Tyś się na przykład leżał, gwizdął, żeś wygwizdął ta melodia? Czy po prostu jakaś to się zasłyszało, usłyszało i zrodziło w głowie? Jak to było? Zasłyszało, usłyszało i po prostu stwierdził, że bardzo fajny kawałek jest i trzeba do tego napisać słowa, trzeba to jeszcze poprawić w aranżacji i po prostu... ale nie przypuścił, że to tak aż naprawdę fajnie wyjdzie, bo naprawdę fajnie wyszło, chociaż bardzo spontanicznie to wyszło. Najpierw była całkiem inny pomysł zrobienia, przykładowo jeżeli chodzi o teledysk, gdzieś tam cztery pory roku. Dyskutował, że ktoś z autorką tekstu, także najpierw było, że a może cztery pory roku zrobimy, nie? Tam zima, wiosna, lato. Ale jakoś to tak nie pasowało mi to do tego wszystkiego, w ogóle temat i w ogóle tekst, melodia, tytuł, melodia. Więc wymyślił, że przyszedł mi taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć w teledysku, że tak jakby cały świat tą melodia słuchać, moją śpiewać, może się bawić przy niej i po prostu w takim odnoszeniu, że ten teledysk stworzył, że myślę, że tak akurat wyszedł właśnie, że każdy tam ludzie słuchał na słuchawkach, obojętnie czy maluje, obojętnie czy sprząta, czy cokolwiek robi, to ta melodia po prostu jest przy nim. Ale też przy okazji ta melodia jest na tyle zaraźliwa, że jak się zacznie ją słuchać, to kaś w tej głowie zostało i człowiek ją kaś tam po cichu nuci. No to bardzo mi cieszę się z tego, że tak właśnie jest i tak to odbierają słuchacze, bo przecież ktoś jak tworzy muzykę, to po to robi, żeby to jak najgłębiej weszło do odbiorcy i tak pozostało, żeby se jak idzie drogą, se gwizdą, jak gdzieś tam robi, żeby se ta melodia gwizdą, ona pozostaje, nie? Chociaż czasami to jest takie trochę zdradliwe, bo ci, co tworzą muzykę, to jak się wyjda w jedna muzyka, to ona mi ciągle siedzi. Gro, a tu robią coś innego, on mi po prostu już jakiś tam poprzedni coś mi tam już świta, nie? Także, ale ci, co po prostu tylko słuchają muzyki i tego, to myślę, że dawają sobie z tym rady. Nie? Musicie się już po prostu dać radę. Jak tak wlezie, to kiedyś wylezie. Byle nie prędko. Adi, moim waszym gościem, jeszcze jedno pytanie mam narychtowane. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu, gdy znów bawi nas.
Adi prześledził, że listy szlagierowe i można powiedzieć, że no, królujesz w tych różnych listach, w różnych mediach, tu albo pierwsze miejsce, albo drugie, dziesiąte też się oczywiście zdarzy, ale jest ten Adi, tego Adiego wszędzie słychać, wszędzie go też grają, a to wszystko za sprawą szlagierów Moja Staroharmonika i właśnie Melodia, one się naprawdę dobrze kręcą. No to teraz moje pytanie, czy tyś jest z tego zadowolony, to jest pierwsza część pytania, a druga część pytania, czy ty może jeszcze jakiegoś takiego asa w rynkowie schowanego? To odpowiadam pierwszą część pytania. Ja? Oczywiście, że jest bardzo mile zaskoczony w ogóle i jest mi bardzo miło i przyjemnie, że w ogóle tak te utwory się przyjęły i oby to i jak najdłużej się przyjęły, jak najdłużej się kręciły i tak dalej, jak to się mówi, ale... Co do asa, no nie mogę aż tak zdradzić, chociaż na pewno myślę w każdym razie, że na tej płycie są utwory, które na pewno się spodobają, bo znam też już od tylu lat, jak jest na rynku tutaj muzycznym, także znam mniej więcej ten... co się podoba danym słuchaczom, ja tym bardziej, że to jest muzyka do takiej publiczności raczej średniej wzwyż, ja. Mhm. Także myślę, że na tej płycie znajdzie się parę takich utworów, które naprawdę do serca wpadną, łatwe, szybko się przypisują. Czyli może już wśród tych 17 kawałków, pomijając Moja Staroharmonika i pomijając Melodia, takie utwory, które wiesz, że ja, to się przyjmie. Twoim zdaniem oczywiście. Moim zdaniem. A co będzie, to nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Nie? No, czas to już za niedługo mnie zweryfikuje, czas też pokorzy, jak płyta się no, ukaże na rynku, to no... W każdym razie ja zawsze twierdzę sobie, że każdy, kto tworzy muzykę, produkuje muzykę i komponuje, nigdy nie jest w stanie powiedzieć, czy to będzie hit. Czasami jest odwrotnie właśnie, nie? Że... Przepisu na hit nikt nie znał, bo jakby ktoś znał taki przepis na hit, to by produkował same hity. Same hity, tak. A niestety, albo istety często było tak, że wśród 17 utworów znajdą się same hity, ale często też bywa tak, że są piosenki, na które się w ogóle nie stawią, a robią się hitami. Oczywiście, tak to właśnie wygląda. To ja ci życzę w drugą stronę tych 17 samych hitów. Dziękuję ci, Seba, dziękuję. Adi moim waszym gościem był, proszę bardzo, to szlagierowa wizyta w naszym studiu zakroci. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję serdecznie również za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, telewidzów. No i co? Czekamy na płytę. Czekać na płytę. Czekamy na właśnie ta nowa płyta Adiego.